Agencie AI to ostatnio niesamowicie popularny temat, dlatego w tym filmie pokażę Ci, jak Ty możesz dosłownie w 5 minut Stworzyć własnego agenta AI, który będzie realnie pomagał w Twoich działaniach online czy też w Twoim biznesie. Na koniec filmu zdradzę Ci także propozycje na automatyzację z wykorzystaniem takiego agenta AI. Na początek dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, nazywam się Jan Gulczyński i zajmuję się marketingiem oraz wdrażaniem sztucznej inteligencji głównie do małych firm. W pierwszym kroku wejdź na stronę chat.mistral.ai łamane na Czat. Jeżeli nie masz tutaj konta, to załóż, jest on no, całkowicie bezpłatne, a Mistral jest to alternatywny czat dla popularnego na przykład czatu GPT, Cloud czy Gemini od Google. Jednak Mistral jako jedyny umożliwia za darmo tworzenie własnych agentów AI. W skrócie mówiąc, Mistral oferuje praktycznie te same funkcje co Chat GPT. Zobacz, kiedy klikniemy w narzędzia, to mamy tutaj m.in. dostęp do wyszukiwania, czyli odpowiednik GPT Search, mają możliwość generowania. Obrazów, jednak tutaj korzystamy z lepszego modelu niż Dali, ponieważ tutaj Mistral korzysta z Flaxa, a także mamy opcję płótna, czyli odpowiednik Canva z czatu GPT. Aby korzystać z własnych agentów AI w Mistralu, możemy ich wywoływać poprzez podanie. Małpy, a następnie nazwy wybranego przez nas agenta. Zobacz, jak to działa. Kiedy ja podam tutaj małpę, od razu wyskoczą mi propozycje agentów, których już wcześniej utworzyłem. Jeśli ty jeszcze nie masz żadnego utworzonego agenta, to to będzie właśnie najprostsza droga, aby takiego stworzyć. Kliknij w ten przycisk utwórz agenta. Powiedzmy, że zadaniem naszego agenta AI będzie odpowiadanie na maile klientów. Dlatego teraz po kolei. Na samej górze ustawiamy nazwę naszego agenta. Aby łatwo było go rozpoznać, nazwiemy go Mail. Agent. Niżej możemy opisać naszego agenta, tak abyśmy wiedzieli, co on konkretnie będzie robił. Dlatego ja napisałem odpowiada na maile klienta. Kolejne ważne pole do ustawienia naszego agenta to wybór modelu. Kiedy klikniemy w to pole, mamy możliwość wybrania jednego z wielu. Jeśli chcesz, możesz oczywiście doczytać, w czym specjalizują się na przykład te modele. Jednak domyślnie proponuję tobie zostawić duży, czyli large model Mistral. Kolejna niezwykle istotna funkcja to temperatura. Tutaj jest nazwana jako losowość, ja to nazywam troszeczkę jako kreatywność. Czyli im wyższa temperatura, tym nasz agent będzie skłonny do większych halucynacji, czyli wymyślania nieprawdziwych rzeczy, ale dzięki temu odpowiedzi będą bardziej oryginalne. Im niższa z kolei temperatura, tym odpowiedzi będą bardziej powtarzalne. W naszym przypadku lepszym rozwiązaniem będzie ustawienie niższej temperatury, czyli kreatywności naszego agenta, ponieważ nie chcemy, aby on wymyślał jakieś oryginalne rozwiązania dla naszych klientów, tylko odpowiadał, na przykład w celu umówienia spotkania. Tak więc możemy złapać tutaj suwak i przesunąć go w dół lub w tym polu wpisać niższą wartość. Myślę, że możemy ją ustawić tutaj w okolicach 0,2. Teraz najważniejszy element naszego agenta AI, czyli można powiedzieć jego serce, czyli instrukcja. To, co ma wykonywać, jak ma się zachowywać i to, co konkretnie ma dla nas wykonać nasz agent. Wpisujemy w tym właśnie polu. Jeśli jesteś dobry w tworzeniu promptów, możesz od razu z głowy napisać go tutaj. Jeśli jednak jesteś początkujący w świecie sztucznej inteligencji lub po prostu chcesz, aby inne narzędzie pomogło Ci w stworzeniu jeszcze lepszego promptu, który przyczyni się do mocniejszych wyników i działań naszego agenta, to teraz zdradzę Ci trik, jak zrobić to w lepszy sposób. Otwórz swój ulubiony czat AI, może być to klad, może być to Mistral, czy też czat GPT, a następnie wpisz polecenie, które będzie wyglądało na przykład tak. Jesteś ekspertem od sztucznej Inteligencji i tworzenia promptów. Przygotuj dla mnie idealne polecenie dla mojego agenta AI, którego zadaniem będzie dwukropek. I tutaj opisz, co konkretnie ma robić Twój agent. Dobrze jest także dopisać tutaj, jaka jest rola naszego agenta, a także kontekst. Normalnie możemy podać także jeszcze przykłady poprawnego użycia, jakie chcemy wyniki otrzymywać, jednak tutaj Mistral ma taką funkcję wbudowaną, do której za chwileczkę przejdziemy. Więc jako możemy tutaj wpisać ekspert od komunikacji z klientem, a jako kontekst możemy podać na przykład Twoim zadaniem jest odpowiedzi na wiadomości od klientów. Jeśli odpowiedź zmieści się w jednym zdaniu, to ją udziel, jeśli będzie dłuższa, to zaproponuj umówienie spotkania. Tak, abyśmy my mogli wtedy zdradzić więcej szczegółów, zaproponować ofertę i tak Ja tutaj wkleję link do rezerwacji w moim kalendarzu. No i dajemy Enter. Musimy chwilkę poczekać oczywiście na odpowiedź sztucznej inteligencji. Super, mamy gotowego prompta. Cloud przygotował dla nas tutaj naprawdę świetny wynik. Mamy dobrze e, opisaną rolę, mamy dobrze opisany kontekst, mamy tutaj e, przykłady zastosowania i niżej mamy super przykłady właśnie także te, o których wspomniałem, które warto by było dodać. Świetnie, że on je uwzględnił, jednak my ich tutaj nie potrzebujemy, bo zaraz pokażę ci, co inaczej dalej z tym można zrobić. Tak więc kopiujemy sobie, sobie tą powyższą tutaj m, część, i wklejamy w polu instrukcję. Teraz zjeżdżamy niżej. I właśnie w tym miejscu podajemy przykłady, jakie chcemy otrzymywać od sztucznej inteligencji, od naszego stworzonego agenta AI. To jest naprawdę świetne narzędzie, co zdecydowanie wyróżnia Mistral AI na tle konkurencji, gdzie właśnie zazwyczaj trzeba podejść to w takim tonie, w takim stylu, jak zrobił to dla nas tutaj kład. Czyli musielibyśmy to przygotować wszystko w prompcie, a tak nie mieszamy w naszym prompcie. Prompt jest osobną działką, a osobną działką są przykłady, jakie chcemy otrzymywać więc klikam tutaj dodaj demonstrację. W pierwszym polu wpisujemy wejście użytkownika, czyli to, co nasz użytkownik, potencjalny klient wprowadzi do czatu, a tutaj niżej wprowadzamy to, co nasz agent ma odpowiedzieć do użytkownika. Wpiszmy na przykład, potrzebuję stronę internetową. Przecinek, ile to kosztuje... A odpowiedź naszego agenta może wyglądać na przykład tak. Cześć, zdrać proszę więcej szczegółów, takich jak czy już wiesz jak ma wyglądać twoja strona internetowa, jakie ma mieć zakładki na tej stronie, ile ma ich być, a także czy myślisz o dodatkowych komponentach, takich jak newsletter, asystent klienta AI. I tak dalej, a także jaki przewidujesz budżet. Dzięki takim pytaniom, które zada nasz asystent automatycznie i klient odpowie, my możemy przygotować wtedy wycenę lub zaproponować dodatkowe usługi. Czyli inaczej mówiąc, jeśli wykonanie podstawowej strony internetowej to inwestycja na poziomie 1500 zł, a klient zaproponuje budżet w wysokości 3000, wtedy możesz mu zaproponować dodatkowe usługi takie jak copywriting, czyli podniesienie poziomu jego treści, albo stworzenie dodatkowych grafik, czy też optymalizację SEO. Jeśli z kolei zaproponuje za niski budżet względem oczekiwań, wtedy możesz zaproponować nieco inne zmodyfikowane rozwiązanie, tak aby nadal być zadowolonym ze współpracy z klientem. Następnie klikamy w ten przycisk i dodajemy kolejne próbki zachowań naszego agenta AI. Na przykład dla różnorodności, tutaj możemy teraz podać jakieś bardziej skomplikowane zapytania, czyli na przykład, kiedy klient odpowie już z góry na te wszystkie nasze pytania, czyli opisze, jaką chciałby mieć stronę, co ma się na nie znaleźć, jakie wszystkie usługi dodatkowe chce i jaki ma budżet, i zapyta, co możemy dla niego w tym budżecie stworzyć. To wtedy asystent powinien zaproponować, że proszę w takim razie o kontakt, omówimy dokładnie szczegóły, tak? Albo po prostu wykona coś innego, czyli automatycznie przekieruje naszą wiadomość indywidualnie do nas i nie będzie na nią odpowiadał. Tak jak możesz dostrzec teraz tutaj po tej stronie w prawym bocznym panelu, testowanie agenta AI w Mistralu jest dostępne tylko w planie płatnym, ale spokojnie agenta możesz stworzyć i używać całkowicie za darmo. Teraz wystarczy, że klikniesz tutaj taki mało widoczny przycisk. Wdróż w tym miejscu i nasz agent zostanie utworzony ekstra. Teraz mamy dwie możliwości, jak korzystać z naszego agenta AI. Tutaj mamy możliwość korzystania poprzez API, o tym ci za chwilkę opowiem, a niżej musimy zaznaczyć opcję, aby korzystać z lechat. Kiedy to zaznaczymy, wyskoczy nam tutaj potwierdzenie, że możemy z niego korzystać za darmo w aplikacji, właśnie tutaj Mistral. Robimy wdróż, otwieramy sobie tutaj okno Mistrala i spróbujmy go wywołać. Dajemy małpę i już pojawia się nasz mail agent. Oczywiście tak przygotowany agent dla klienta tutaj nie będzie miał zastosowania, ale możesz stworzyć innego asystenta, który będzie spełniał Twoje oczekiwania i wywoływać go właśnie w ten sposób. Teraz pokażę Ci, jak możesz wdrożyć takiego stworzonego agenta AI do automatyzacji, tak aby robił jakieś zadania za Ciebie weź na przykład na stronę make.com, załóż bezpłatne konto i stwórz nowy scenariusz. Teraz zaczynamy w naszym przykładzie odpowiadania na maile od wybrania opcji e-mail, a następnie robimy opcję watch. E-mails, czyli w tym momencie będziemy obserwować nowe przychodzące maile. Tutaj trzeba byłoby to wszystko skonfigurować, ale jak to konkretnie zrobić krok po kroku, pokażę Ci w kolejnym filmie, gdzie stworzymy takiego specjalnego agenta, który będzie odpowiadał właśnie na wiadomości. Tak no więc, jeśli potrzebujesz takiego agenta, to koniecznie zaobserwuj teraz mój profil i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych filmów związanych ze sztuczną inteligencją. Ok, pierwszy etap za nami, teraz klikamy tutaj kolejny plusik. I szukamy Mistral i wbieramy Make an Appy Call. I w tym momencie musimy podłączyć nasze konto Mistral i podać dane, które tutaj właśnie utworzyliśmy do naszego nowego agenta AI. Na końcu należałoby jeszcze dodać tutaj odpowiedź wysyłania maila, czyli wybieramy jeszcze raz e-mail i wybieramy Send an email. I tu oczywiście wszystko również trzeba by skonfigurować. To jest taka maksymalnie prosta automatyzacja, ale będzie działała w taki sposób. Tutaj ten kafelek sprawdza, czy przyszły do nas nowe maile i filtruje je go zgodnie z ustawieniami, które tam wszystkie wyklikamy sobie. Następnie Sztuczna Inteligencja będzie analizować otrzymane tutaj przez nas maile, no i przygotuje zgodnie z naszymi założeniami, ustawieniami agenta odpowiedź. Następnie. To, co tutaj nasz agent zwróci, zostanie wysłane mailowo za pomocą tego modułu. To tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pamiętaj zostawić łapkę w górę, jeśli film Ci się podobał, a jeśli chcesz, abym pomógł Ci wdrożyć tego typu agenta lub inne rozwiązanie, to śmiało napisz do mnie na kontaktmałpa.jangulczynski.pl Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!